Część tych związkowców Związku Strzeleckiego i tych z Polskich Drużyn Strzeleckich powstaje ta osławiona pierwsza kompania kadrowa. Pierwsza kompania kadrowa, na której, w czasie której założenia Józef Piłsudski powiedział: idę do tych strzelców, Drużyn Strzeleckich, do tych ze Związku Strzeleckiego. Jakkolwiek oni mieli ten sam cel, jakieś tam mieli drobne różnice i drobne organizacje, jak to często, ale cel był szczytny. Józef Piłsudski powiedział tak: chłopcy, nie ma drużyny, nie ma związku, jest jedno wojsko, Wojsko Polskie. Koniec z farą. W dniem dzisiejszym wspólnie wypowiadamy wojnę Moskwie. To było 3 sierpnia, a 6 sierpnia poszło przez granicę, uwalając grupy zawodów. To jeszcze się działo przed wypowiedzeniem wojny, przed wybuchem wojny austriacko-rosyjskiej. Więc ci strzelcy francuskiego, ta garstka, 100-kilkudziesięciu ludzi, właśnie zaczyna Wojska Polskiego. Tutaj na tych fotografiach, widzę, że one w tej chwili się pokazują. Ja pokażę może punkt dalszy. Tutaj jest taka grupka strzelców pierwszej kompanii kadrowej. Jednym z nich na górze jest młody Roman Szymański. Na dole jest słynny pisarz Wacław Sieroszewski. To jest grupka legionistów. Jeszcze nie legionistów, bo legiony to jest chwilę później. W każdym razie oni należą do tej elity, do tego zaczynu. W ubiegłym roku minęła 100. rocznica. Roman Szymański został uhonorowany. Niewielu ludzi dostało to odznaczenie. Odznakę honorową pierwszej kompanii kadrowej. Tutaj jest na rysunku i nosi ją zawsze na mundurze. Także jak służył w Jarosławiu, tutaj ta fotografia jest nieco ucięta, ale mają tę odznakę tuż poniżej odznaki 39. Pułku Strzelców Lwowskich Jarosławskiego. Ale ta odznaka towarzyszyła mu przez całe życie. Pan Roman mówił, ojciec pana i syn generała, że odznaczenie pamiątki po swoim ojcu zakopał w Stanisławowie, w Jeździe, w 39. roku. Bo jak szedł na wojnę pułkownik, przecież nie szedł z orderami i odznaczeniami. Żołnierz, który był oznaczony orderem i ludzi militarni, zawsze musiał nosić na order przy sobie. Tylko jeden. Pozostałe rzeczy zostawały w domu. No i te rzeczy przepadły. Natomiast w wielkim skrócie, bo to jest opowieść w zasadzie na film sensacyjny, przygody całej rodziny zresztą, powiem pokrótce, jak dalej wyglądały działania, bo historia Romana Szymańskiego to jest, można rzec, historia polsko-wschodzenia. Tam się skupiają wszystkie wydarzenia dotyczące losu Polski, zarówno przedrozbiorowej, z okresu walki o niepodległość, obrony niepodległości w roku 20 i przez okres międzywojenny. Roman Szymański doświadczył właśnie walki szczęśliwego odrodzenia Polski, wywalczenia jej, obronienia jej. Klęs, wszędzie tam uczestniczył. Dlaczego mówiłem, że jest jednym z jeśli chodzi o Jarosławianów, najważniejszych? Nie, jeżeli chodzi o stopę, bo przed nim służyli tutaj pułkownicy i generałowie, ale z uwagi na jego zasługi i jego osiągnięcia przewyższa wszystkich, którzy byli tutaj. A dlaczego w skali szerszej niż Jarosław? Ja zajmuję się w ogóle historią biograficzną ludzi, którzy walczyli o niepodległość. I jak przeglądałem biografię wielu z nich, dochodzę do wniosku, że nie znajduję kogoś takiego, kto przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia, walcząc od dowódcy drużyny, plutonu, kompanii legionowej, batalionu w wojnie polsko-bolszewickiej, pułków kampanii polskiej 1939 roku, wreszcie brygady i zgrupowania w kampanii polskiej 1944 roku. Ale jednocześnie, to tacy są, ale jednocześnie miał różne odpowiedzialne funkcje sztabowe. Był i w szkolnictwie pracował, kończąc swoją przygodę
w szkolnictwie wojskowym jako komendant Wyższej Szkoły Wojennej w Wielkiej Brytanii. To była funkcja, której odpowiadał stopień generacji, na etacie generacji. Więc zarówno służba ludowa, jak i służba oficera dyplomowanego sztabowego. Wreszcie jako szef sztabu i zastępca generalnego inspektora sił zbrojnych na emigracji w Londynie w latach 60. jako starszy człowiek, ale to już jest inna historia. Więc skupiając w tym jednym życiorysie się te wszystkie funkcje wojskowe, stąd wychodzi nam jego pierwszeństwo. Legiony przyniosły ten skutek, bo tej garstki tego zarzewia w końcu wzrosło, powstało Wojsko Polskie. Oczywiście to nie sam Legion, cała koniunktura ówczesna była bardzo korzystna dla Polski, ale przecenić Legionów i całego ruchu Józefa Piłsudskiego nie można. I Roman Szymański w tym wszystkim uczestniczył. Doczekali Niepodległej. Doczekali Niepodległej. Ta fotografia zbiorowa przedstawia pierwsze spotkania tych, którzy przetrwali wojnę, a byli weteranami pierwszej kompanii kadrowej. Spotkali się po raz pierwszy od 14 roku, 5 lat później. W 19 roku to jest Belwen, przyjmuje ich Józef Piłsudski. Tam przy nim są ci chłopcy. Jakby ktoś może tutaj wrzucił tę fotografię, nie da się, to pan operuje tym. Pokazałbym, jak jest tutaj. Co jest ciekawego w tym? Może powiem, jak mówię.